Dzień dobry, witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku. Dzisiaj film dotyczący pielęgnacji, kolorówki, ogólnie kosmetyków, więc opowiem Wam o takich moich ulubieńcach, produktach, które są ze mną już dłużej, które bardzo lubię i które chcę Wam po prostu z całym sercem polecić. A partnerem dzisiejszego odcinka jest drogeria internetowa cosibella.pl, na której to znajdziecie część z kosmetyków, o których dzisiaj Wam powiem. Ja już kiedyś współpracowałam z tą drogerią i byłam bardzo zadowolona z przebiegu zarówno współpracy, jak i też fachowej pomocy, ponieważ na stronie cosibella.pl znajdziecie konsultacje kosmetologiczne. Możecie taką konsultację zakupić za 99 zł. Po takiej konsultacji otrzymuje się również rabat w wysokości 20 zł na zakupione kosmetyki na ich stronie. Dostajecie tak naprawdę po jakby całej konsultacji do wyboru kosmetyki z różnej półki cenowej i z tego wybieracie odpowiednią pielęgnację, która jest tak stricte dyktowana pod Wasze potrzeby, pod Waszą skórę. Po zakupie takiej konsultacji macie 3-miesięczną fachową pomoc, doradztwo i taką stałą opiekę właśnie ze strony kosmetologów, którzy pracują dla drogerii Cosibella, ale później oczywiście też możecie stale pisać, doradzić się i korzystać z ich fachowej rady. Do konsultacji zostawiam Wam oczywiście link w opisie, jak i do strony, a teraz przejdźmy dalej do kosmetyków. Zdecydowanie najbardziej interesują mnie kosmetyki do pielęgnacji twarzy, oczywiście włosy też, ciało też, ale twarz to jest mój konik. Zacznijmy od produktu marki Skintra. Ja dostałam więcej do testowania, natomiast ja już te produkty znam, ponieważ ja już je używałam. Miałam ich na tyle dużo, że też podzieliłam się z siostrą i z przyjaciółką, które również później po skończeniu tych opakowań kupowały sobie je ponownie, ponieważ tak im się spodobały. To są naprawdę bardzo fajne kosmetyki polskiej marki, które znajdziecie na wyłączność właśnie w tej drogerii Cosibella. To jest prebiotyczny tonik pielęgnacyjny, ale możecie tak naprawdę tego produktu używać w formie serum, jak i kremu. Może też być balsamem do ciała, ale jest multifunkcyjny, więc możecie go zabrać na wyjazd i tak naprawdę jeden kosmetyk użyć do całego ciała. Tutaj na przebitkach widzicie, jaką on ma konsystencję. To jest konsystencja takiego mleczka. Bardzo szybko się wchłania, jest łagodny dla skóry, pięknie nawilża, pozostawia ją odżywioną. Jego skład jest oparty m.in. na prebiotykach, więc fajnie przyspiesza regenerację skóry, łagodzi egzemę, redukuje również trądzik bakteryjny i ja Wam go również polecam po różnych zabiegach dermatologicznych. On tak fajnie wyciszy tą skórę. Produkty tej marki mają w swoim składzie bardzo fajny składnik. To jest produkt uboczny fermentacji drożdży. Tutaj Wam napiszę fachowo, jak się ten składnik nazywa, jak go szukać właśnie w składach. Ale macie na stronie również kremy, sera, pod oczy i tak dalej, więc zobaczcie sobie, co Wam tam odpowiada. Są też w bardzo fajnej cenie, jak na tą wielką butlę, która mi starczy na bardzo długo i jest to produkt na tyle wielofunkcyjny. Uważam, że cena jest bardzo fajna, jak i działanie tego produktu. Przechodzimy do następnego, bo się trochę rozgadałam. Ale jak wiecie, pielęgnacja wchodzi w grę, to ja mogę mówić i mówić. Następnym produktem, który używam po tym toniku, natomiast tak jak mówię, możecie nałożyć ten tonik i już nie stosować żadnego kremu, ale ja lubię, jak jest dużo i tak konkretnie. Więc kolejnym produktem jest krem marki Samarite. Ja o nim słyszałam bardzo dużo, o nim jak i o tym balsamie w takim czerwonym opakowaniu do ciała. I jakoś tyle razy koło niego przechodziłam, słyszałam tyle dobrego, ale nigdy nie miałam w swojej kosmetyczce. No i teraz mam i wiem, o co chodziło i o czym tutaj była mowa. Krem jest genialny. Potwierdzam fenomenalność tego produktu, dlatego że jak widzicie na przebitkach, wystarczą dwa ruchy ręką i ten produkt jest zaaplikowany tak, że już nic nie trzeba rozsmarowywać, więc bardzo łatwa aplikacja. Dodatkowo ma moim zdaniem taką trochę lepiącą formułę, ale w pozytywnym znaczeniu tego słowa, dlatego że dla mnie to jest idealny produkt pod makijaż. Makijaż na tym siedzi przepięknie, nie ma żadnych suchych skórek.
długo się utrzymuje i no musicie spróbować zarówno na dzień, jak i na noc, ale przede wszystkim ja używam go na dzień. Pięknie pachnie, tak ziołowo, przy nakładaniu tego produktu też naprawdę można się fajnie zrelaksować, nawet sobie pomasować ten krem troszeczkę, super, ekstra. On ma tutaj 33 naturalne ekstrakty, nie ma żadnych olei, 93% naturalnych składników, także no musicie przetestować, żeby się przekonać, ale jestem pewna, że będziecie zadowolone. Ja jeszcze muszę przetestować ten krem balsam do ciała w czerwonym opakowaniu, koniecznie. I to, co jest dla mnie istotne, jeśli chodzi o skład, to w swoim składzie ma wyciąg z arniki górskiej. Arnika, z tego co jeszcze pamiętam ze swoich studiów kosmetologicznych, wzmacnia naczynia krwionośne, więc tutaj dla mnie właśnie pod makijaż, gdzie ja mam zaczerwienienia wokół skrzydełek nosa, ogólnie mam taką cerę delikatnie naczynkową, no to jest świetny skład. Myślę, że ten krem sprawdzi się przy każdym rodzaju skóry, ale przede wszystkim ma działanie nawilżające, redukujące właśnie zaczerwienienie, reguluje pracę gruczołów łojowych, działa delikatnie przeciwzapalnie, no bo nie jest to taki produkt stricte do skóry łojotokowych czy jakichś problematycznych, ale myślę, że właśnie przy każdym rodzaju skóry się sprawdzi. No i do tej całej mojej pielęgnacji chciałam również coś przeciwstarzeniowego, takiego bardziej intensywnego na noc i zdecydowałam się na ten produkt. To jest hydrostabilizująca, regeneracyjna maska nocna w kremie o działaniu przeciwstarzeniowym. Ja tą maskę używam 2 razy w tygodniu, zazwyczaj w poniedziałek oraz w piątek. Nakładam taką grubszą warstwę na twarz, no i po prostu idę spać rano. Jest ta skóra pięknie nawilżona i chłonie sobie całą noc super składniki. 100% wegańskie, 97% surowców pochodzenia naturalnego. W swoim składzie również ma algę, a ja się z algami bardzo lubię, więc również Wam polecam. Piękne opakowanie, szklane, pięknie wygląda. Taki produkt, można powiedzieć, premium. I tutaj na chwileczkę Wam przerwę, ponieważ chcę wspomnieć kilka słów o konkursie. Konkurs, w którym do wygrania będą 3 kosmetyki właśnie marki Sensum Mare, w tym ta maska nocna, o której przed chwileczką Wam opowiedziałam, do tego tonik oraz peeling cukrowy do ciała. Także 3 kosmetyki do wygrania. A co trzeba zrobić? Wystarczy pod filmem napisać w komentarzu, bez jakiego kosmetyku nie wyobrażasz sobie jesiennej pielęgnacji, i wyłonimy zwycięzcę. Konkurs trwa od 29 października do 5 listopada, tak naprawdę do 4 do końca dnia. Wszystkie informacje o konkursie napiszę Wam jeszcze w opisie, więc zobaczcie, żeby być pewnym, że wszystko jest tak jak należy. I też w opisie pod filmem właśnie 5 listopada będą już wyniki konkursu. Także serdecznie zachęcam Was do wzięcia udziału, no i oglądajcie dalej. I dobra, przechodzimy dalej, bo jeszcze trochę tych kosmetyków mam, a muszę przyspieszyć tempo. Kolejny produkt, który Wam tutaj z ręką na sercu mogę polecić, to produkt marki Alchemy, przeznaczony do skóry dojrzałej. Nazywa się naturalnym eliksirem odmładzającym i to jest taki olejek, który pachnie jak cukierki NIM2. Kojarzycie, jak one pachniały? No to właśnie to jest taki zapach takich cytrusów, właśnie taki cukierkowy. Ja już miałam ten produkt, możliwe, że w trochę innym opakowaniu, jakieś starsze wydanie, już nie pamiętam. Zużyłam cały, dzieliłam się nawet z przyjaciółką, która również była zachwycona i później kupowała też na własną rękę, ale ja często tak robię, że już tych kosmetyków mam na tyle dużo, że starałam się, żeby ktoś jeszcze sobie mógł je przetestować z moich bliskich. Więc również Wam serdecznie polecam. On może być używany zarówno na dzień, jak i na noc. Na pewno będziecie zadowolone. Mnóstwo cennych składników, olejków. Polecam serdecznie. Jeśli chodzi o pielęgnację skóry, to w zasadzie już koniec, ale tutaj mam jeszcze emulsję myjącą, więc też Wam ją pokażę. Zużyłam... No, gdzieś tyle. Nie wiem, ile już tego jest, bo nie widzę, ale czuję, że gdzieś mniej więcej tyle.
Bardzo fajna emulsja, której używam codziennie, nie podrażnia, pięknie domywa makijaż. Ja oczywiście jeszcze poza taką emulsją, bo wykonuję demakijaż dwuetapowy, używam pianki. Też mam teraz fajną właśnie piankę, kończę ją, ale już nie przyniosłam jej do ulubieńców, najwyżej innym razem Wam o niej opowiem, ale to mogę Wam z całą pewnością polecić. Bardzo wydajny produkt, no i też z tego co zauważyłam, dużo dermatologów ją poleca. Także no naprawdę fajny produkt. Jeśli chodzi o ciało, mam też fajny olejek do kąpieli. Działanie antystresowe, ukojenie, odmłodzenie, to jest marka Ani Lewandowskiej, olejek pod prysznic i do kąpieli. I on w swoim składzie tutaj ma olej ze słodkich migdałów z kwalan i też jakiś autorski kompleks botaniczny, ale już nie wnikam co to jest. Natomiast zapach jest przepiękny, taki karmelowy, otula tak ciało, że wychodzicie naprawdę mocno nawilżone, zostawia taką pięknie nawilżoną poświatę na skórze i uważam, że jest wart swojej ceny. Teraz produkt do włosów, o którym nie wiem, czy Wam mówiłam kiedykolwiek. Możliwe, że tak, dlatego, że to jest moje trzecie opakowanie, już prawie w połowie zużyte. I to jest po prostu Isana. Olejek do włosów, który niewiele się różni od olejków kosztujących 5 razy tyle. Ma on bardzo fajną cenę. Jest to produkt, który stosujemy przed stylizacją włosów. On ma nam je ochronić właśnie przed narażeniem na wysokie temperatury. Pięknie pachnie, rewelacyjnie działa, więc serdecznie Wam polecam. Znajdziecie go w Rossmanie. I teraz jeszcze dwie rzeczy z kolorówki, czyli coś, co jest moim odkryciem z zeszłego chyba roku, ponieważ ten produkt się nie kończy, ja nie wiem kiedy ja go zużyję, ale używam już naprawdę długo. I to jest Huda Beauty, o której Wam mówię i widzicie w każdym filmie, w którym się maluję, ponieważ używam już go codziennie. To jest puder sypki w odcieniu Pound Cake. I ten chyba odcień polecałabym większości z Was, czyli takiej urodzie słowiańskiej. To jest produkt, który przede wszystkim pokochają osoby, które mają skórę lubiącą się wybłyszczać, skórę łojotokową, tłustą, ale ja mam skórę suchą i również się z nim pokochałam, ponieważ on pięknie utrwala makijaż. Dla mnie to jest ważne, ponieważ do mnie cały czas się tulą dzieci, wycierają swoje buźki i no niestety jak ja nie mam dobrze utrwalonego makijażu, to ja po prostu za chwilkę go nie mam wcale. Albo jest bardzo powycierany, więc dla mnie to jest produkt, który używam codziennie. Bardzo wydajny, nie jest najtańszy, ale uwierzcie mi, że jakby w stosunku do jego wydajności będziecie go bardzo długo używać i na pewno będziecie zadowolone. Znaczy na pewno, może nie powiem, że na pewno, ale myślę, że 90% z Was pokocha ten produkt i później będziecie kupować w kółko. I kolejny produkt i na pewno będziecie pytać, co mam na ustach, więc od razu wstawiam do ulubieńców, ponieważ często są pytania, co mam na ustach. A bardzo często właśnie używam tej pomadki w płynie, szminki w płynie, chyba pomadka się mówi. To jest Maybelline Superstay Vinyl Ink w odcieniu, zapiszcie sobie, 35 chiki. Mam nadzieję, że jest dostępny, bo z dostępnością tych produktów było różnie i różne są opinie. Większość oczywiście osób kocha te produkty, ale niektórzy mówią, że są nietrwałe. Natomiast producent pisze, żeby produkt wstrząsnąć przed użyciem i wydaje mi się, że to jest właśnie ta istota, w której może niektórym się ten produkt nie utrzymywać zbyt dobrze na ustach. Dla mnie to jest produkt, który trzyma się cały dzień, bez żadnych poprawek, ma przepiękny odcień, no pięknie wygląda na ustach, to jest ideał takiej pomadki, którą chcecie mieć cały dzień, która jest, akurat ten odcień jest nudziakowy, ale ja też na przykład tutaj pod ręką Wam pokażę, nawet mam w takim odcieniu czerwonym i to też jest super, ponieważ na imprezie nie musicie się martwić, że musicie ją poprawiać, pięknie wygląda cały wieczór, no ale ten nudziak to jest mój ulubieniec, no on wygląda przepięknie. I serdecznie Wam polecam, zaopatrzyć się będziecie również zachwycone, jak i ze wszystkich tych produktów, które Wam pokazałam, bo naprawdę są świetne. Dajcie znać, czy lubicie takie filmy kosmetyczne. Ostatnio staram się coś innego wrzucić na kanał. Ostatnio był filmik modowy, teraz będzie filmik kosmetyczny.
żeby nie były cały czas tylko vlogi i vlogi, chociaż tego na pewno będzie dużo w listopadzie i w grudniu, ale jakaś taka odmiana, powiew świeżości jak ze starych czasów YouTube'owych. Ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie, żeby zerknąć do opisu, tam zostawiam Wam link do drogerii internetowej cosibella.pl oraz do konsultacji kosmetologicznych, jeśli będziecie chcieli skorzystać. Ja się z Wami już żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa, pa!